11 lutego w grudziądzkim ratuszu odbyło się spotkanie władz Grudziądza z przedstawicielami grudziądzkich rowerzystów. W spotkaniu uczestniczył pan Robert Malinowski, prezydent Grudziądza, poseł Tomasz Szymański, który był współorganizatorem spotkania, oraz Marek Sikora, wiceprezydent Grudziądza. No i co najważniejsze, oczywiście rowerzyści interesujący się problematyką jednośladów. Wyszedł pan z koncepcją spotkania z grudziąckimi rowerzystami. Z czego to wynikło? Zapotrzebowanie na tego typu tematykę. Podczas ostatniego spotkania z Grudziądzanami, które odbyło się w grudniu, wyszła inicjatywa spotkania się ze środowiskiem grudziąckich rowerzystów i przedyskutowania najbliższych tematów inwestycyjnych, bolączek, z którymi na co dzień spotykają się rowerzyści, i ich oczekiwań w stosunku do wzięcia pod uwagę ich głosu, co do ewentualnych przeszkód rowerowych, co do kolizji, co do ewentualnych planów inwestycyjnych i wpływu na to, jak te, powiedzmy, ostateczne plany inwestycyjne w postaci na przykład szeroko omawianej się wiślanej trasy rowerowej, że ci rowerzyści mają po prostu na to wpływ. Z ilości podjętych tematów widać, że no, jest o czym rozmawiać. Podjętość tematów to jest raz, ale dwa, efektywność tego spotkania uważam za bardzo owocną, ponieważ wytypowane zostały osoby, które mają czynnie i aktywnie uczestniczyć we wzajemnych wymianach informacji, mają przekazywać wzajemne informacje co do właśnie kwestii codziennych problemów rowerzystów, a także ewentualnych konsultacji na etapie uzgadniania dokumentacji przyszłych ścieżek rowerowych. Spotkanie dotyczyło głównie inwestycji drogowych związanych z ruchem rowerowym, w tym m.in. wiślanej trasy rowerowej, a także rozwiązań i pomysłów mających na celu usprawnienie tego ruchu w Grudziądzu. Jak podkreślali użytkownicy jednośladów, bardzo często wynikiem nieodpowiednich ścieżek rowerowych są również wszelkiego rodzaju usterki rowerowe, co powodować może także niebezpieczne sytuacje na drodze. Podjęty w dniu dzisiejszym tutaj jeden z wielu tematów, właśnie te nieszczęsne krawężniki. Tutaj mamy pracownika sklepu rowerowego, który na co dzień zajmuje się różnego typu awariami związanymi m.in. z tego typu zdarzeniami. Tak jest. No, doświadczenie codzienne pozwala mi po prostu ocenić, jak wpływają te złe elementy infrastruktury rowerowej na stan czy na życie rowerów. I nie zawsze te usterki są powodowane tylko i wyłącznie przez zły stan techniczny czy zaniedbanie rowerów, ale przez to, że rowery nie są przystosowane po to, żeby uderzać w nimi w grube betonowe progi. I po prostu tego typu przeszkody na drogach rowerowych powodują często usterki popularne, tak jak wspominałem tutaj na spotkaniu, łapanie gumy, a w dalszej konsekwencji możliwe również uszkodzenie kół, obręczy, pękanie szprych, czy też poważniejsze usterki w dłuższej perspektywie czasu. Jak podkreśliły obydwie strony, poruszono wiele istotnych tematów i przedstawiono wiele argumentów, a także bardzo precyzyjne potrzeby. Rowerzyści zwracali uwagę na to, że przemieszczanie się rowerem wciąż jest uważane niestety za formę rekreacji, a przecież jeszcze w większym stopniu jest to forma, coraz bardziej popularna, przemieszczania się po mieście i to cały rok, także w okresie zimowym. Jakie konkretne wnioski w dzisiejszym spotkaniu wypływają? No przede wszystkim doszliśmy do takiego momentu, że co jest bardzo fajne, ja się bardzo cieszę, że pan poseł Szymański z takim inicjatywą wyszedł, że będziemy się systematycznie i często spotykać i wymieniać poglądy na temat projektowania nowych ścieżek rowerowych, wspólnych rozwiązań w mieście, jak i też myślę, że rowerzyści nam przedstawią propozycje, które nowe trakty należałoby w przeciągu kilku najbliższych lat po prostu wybudować. To, co najważniejsze, myślę, że w najbliższych paru tygodniach spotkamy się i omówimy zmiany samej dokumentacji projektowej wiślanej trasy rowerowej oraz nowo projektowanego traktu pomiędzy Realem, pomiędzy rondem przy Realu, ulicą Południową, praktycznie aż pod cmentarz komunalny przy ulicy Jaskółczej. Wiele uwag technicznych. Można by z tego wywnioskować, że no, nasi projektanci nie zawsze, jakby to powiedzieć, że projektanci nie zawsze spełniają oczekiwania rowerzystów. Być może związane jest to z tym, że to w sumie nowy ciąg komunikacyjny stosunkowo w naszym bycie, że tak powiem, prawda? To znaczy, nie było mody na projektowanie ścieżek rowerowych przez wiele lat w Polsce i projektanci, ci z starszej daty, nie byli do tego przyzwyczajeni. Mało tego, gro z nich nie jeździ rowerami, ale też jak gdyby nie mamy wpływu na to, jakich my projektantów wybieramy, bo zawsze mamy przetarg, mamy postępowanie przetargowe i później nie zawsze muszą być sympatyczni dla rowerzystów projektanci. Bardzo często zdarzają się tacy, którzy mówią, po co w ogóle ścieżki rowerowe budować, kasujmy je, tak, wybudujmy więcej dróg.
bo samochody są najważniejsze, więc my z kolei no, musimy połączyć różne grupy społeczne, różne środowiska, ale by tak, żeby był wspólny konsensus i wszyscy byli zadowoleni. Wniosków sporo. Powołano również koordynatorów, którzy mają na bieżąco porozumiewać się w sprawach związanych z ruchem rowerowym w Grudziądzu. Ze strony miasta będzie to Marek Sikora, a ze strony rowerzystów Tomasz Kędzior, znany nam z rowerowych mas krytycznych w Grudziądzu. Sam prezydent obiecał, że w tym roku, jeżeli czas mu pozwoli, weźmie udział w masie krytycznej Grudziądza, która już w tym roku od marca i na którą już teraz zapraszamy. Dzisiaj spotykamy się z rowerzystami, a raczej z przedstawicielami całego środowiska rowerowego w Grudziądzu. Chcemy popytać środowiska rowerzystów o szczególiki związane z planowaną budową wiślanej trasy rowerowej oraz z przebudową torowisk w Grudziądzu, jako że na przykład na ulicy Legionów również będą ścieżki rowerowe. Diabeł, jak to się mówi, tkwi w szczegółach, więc wysokość krawężników, podniesienie ścieżki do góry, szerokość tej ścieżki, łączenie ścieżek z chodnikami. To wszystko tutaj pytamy się o zdanie i niektóre rzeczy spróbujemy wprowadzić do projektu. No masa tematów tutaj się pojawiła, prawda? I zostały wyznaczone osoby, które mają niejako łączyć te dwa środowiska i uzgadniać tutaj pewne kwestie. Tak, my się ze środowiskiem rowerzystów kontaktujemy już od jakiegoś czasu. Natomiast dzisiaj przedstawiliśmy również nasze tutaj pewne uwagi związane z realizacją dokumentacji. Dokumentacje przebudowy dróg, w tym również ścieżek rowerowych, tworzone są najczęściej podczas konkursów, które wygrywają projektanci z daleka i dochodzimy do wniosku, że będziemy zapraszać ich na uzgadnianie dokumentacji technicznej w fazie koncepcji. Bo jak już jest dokumentacja, to jest trochę za późno. Czyli jak jest faza koncepcji, to będziemy pewne szczegóły uzgadniać. Pojawił się tutaj temat czegoś, co można chyba by nazwać kampanią społeczną. Uświadamiania rowerzystów, pieszych, ale również i wiadomo, osób poruszających się czterośladami, że tak powiem. Tak, to prawda. To jest wzajemne korzystanie z jezdni, ze ścieżek rowerowych, z chodników, czyli samochody, gdzie są kontakt przejścia skrzyżowania ścieżek rowerowych z jezdnią. To jest również skrzyżowanie ścieżki rowerowej z chodnikiem i wzajemna współpraca, no to jest od jakiegoś czasu, są jakieś problemy, konflikty, żeby jednak taki program powstał i uświadamiał prawa rowerzystów, prawa pieszych i prawa kierowców wzajemnie siebie. Jeszcze ostatnie pytanie, czy był pan prezydent już na masie krytycznej w Grudziądzu? Ja nie byłem, ale często jeżdżę na rowerach, nawet mój zastępca bierze udział w masie krytycznej. Czyli rozumiemy, że w tym roku, bo od marca już zaczyna się masa, będziemy mogli zobaczyć no, cały tutaj zarząd Grudziądza. Ja bardzo chętnie oczywiście, jako że mam nawet więcej niż jeden rower, natomiast jestem w szponach zegarka i czasami mi nie pasuje, pasują mi te terminy, natomiast jak mi przypasuje, to na pewno wezmę udział. We'll be right back.